Witam Was bardzo serdecznie z miejsca, w którym skończyłem poprzedni odcinek i zaczynam teraz następny. Jest to kolejny odcinek z Van Life'a, oczywiście spanie w wanie. Teraz jedziemy do Mielna, właściwie za Mielno. Odwiedzimy sobie opuszczoną jakąś taką bazę wojskową czy coś takiego i tam spędzimy noc. Oczywiście nie w tej bazie, tylko w samochodach. Jedzie za mną mój kolega Jarek, o tu możecie zobaczyć w lusterku, Passatem B2 swoim. Jedziemy sobie, ale najpierw właśnie sobie jedziemy z Kołobrzegów, bo w tej chwili z Kołobrzegu jesteśmy, właściwie już wyjeżdżamy. Jedziemy sobie do Mielna najpierw, zjeść jakąś rybkę z frytkami albo coś takiego. Mam nadzieję, że jeszcze dostaniemy o tej porze roku. No, październik, pamiętajcie. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Myślę, że będzie fajnie. Poprzedni odcinek był bardzo fajny. Odwiedziliśmy Muzeum Oręża Polskiego. Tam filmu nie kręciłem w tym tam poprzednim odcinku, bo jeszcze odcinek wcześniej tam z synem byłem i tam było to nakręcone, ale byliśmy w skansenie morskim. Przepiękna sprawa, polecam wszystkim. Zobaczcie sobie ten odcinek. Tam łaziliśmy, są tam dwa okręty, po których można sobie łazić. Bardzo, bardzo fajna sprawa. No a mówię, a dzisiaj jedziemy sobie do tej bazy. Spędzimy tam noc. Mam nadzieję, że sobie zrobimy jakieś ognisko, bo mam ochotę na kiełbaskę z ogniska, ale no zobaczymy, czy tam to można, czy nie. Czas pokaże. Jedziemy. No. Taką miejscóweczkę kolega znalazł. Stara, co to jest, opuszczona jednostka wojskowa, jakaś tam W, coś tam, tam, nie? Coś? Nie? Jednostka wojskowa i numer, słyszeliście. Oczywiście wszystko to zwiedzimy. Na razie szukamy, czy gdzieś by tutaj można w jakimś lepszym miejscu przenocować, bo... O! Ty! Tu jest fajna miejscówka na nocleg. No ale poczekaj, bo dalej można jeszcze tam wjechać. Ale nie, ja mówię, zobacz, fajnie tak można stanąć, furami tak zostawić, jakieś ognisko sobie nawet rozpalić tam między tymi. No możemy, ale chodź, jeszcze podejdziemy tam dalej. Szukamy miejscówki na... Ale jakbyśmy zasłonili samochody, tak postawili i ognisko za samochodem, nie? No nie wiem, jak chcesz, czy tu, czy tam. To chyba lepiej mi się wydaje. Tak będziemy rocznie wieczorem, tak kurde, pójdziemy po ciemku tam zwiedzać. To jest, pytamy widzów, tutaj czy tam? To musimy teraz poczekać, aż wyemituje film, komentarz. Tak. No zobacz, jak tu blisko są w drogach, cholera. Nie, to może tam pójdziemy. Samochód jedzie od razu. Fajnie by było dalej jeszcze, ale tu już kurwa tymi autami to się w pizdu zakupiemy. Mam saperkę. Tak, kurwa, wręcz wyciągnął. Tak, byśmy się wyciągnęli. Nie, no to tam chyba. Tam kawałek, pójdziesz i szlaża. Dobra, na razie rozstawimy samochody, ja muszę się napić browara, bo byliśmy na rybce w Mielnie. Zaparkować tam to jakieś masakra. Który dzisiaj jest? 15? Nie, który października jest? 14? Czy 15? 15. A ludzi w pytę. Jeszcze to wrócę. Patrzcie, mamy kawałek plaży. Tutaj się rozstawi normalnie stópki, o, suchy piasek pod spodem. Klapeczki zaraz i będzie plażing, smażing, lux. Taką miejscóweczkę żeśmy ogarnęli, to będziemy spać. Ty też masz tam dziką różę. No, chuja tutaj. Kolega będzie robił wino z dzikiej róży. Nie będę robił, nie chcę mi się. Czemu? Dobra jest, mówiłeś. Dobrze się pije, ale... Mi smakowało wino twojego ojca z ryżu kiedyś. Mam jeszcze. Kurde, to było lux. Jedno piwo spite. Prawie. O, idziemy teraz plażować. Mamy kalosze, przejdziemy. W tym samym sklepie się ubieramy. Tak jest. No masz izolator. Pozostałości zimnej wojny. Jakie piękne słonko. Ale jezioro, ty. Ciekawe, jak głęboko ten słup jest. Dawaj, schodzimy. Tam, gdzie tu jest gorsze, to zejście. Tu jak słup zostaje. Ale jak to się, kurde, poprzespywało, nie? Jak jakiś model, kurde, ale pięknie, zobaczcie. Piękny zachód słońca. A tutaj jaki płot, zobaczcie. Tam mój druh. Zobaczcie, jaka pusta plaża. Jest bardzo ciepło, jest 16 stopni teraz.
Zobaczcie, jak pusto. Nikogo nie ma w domu. To na pewno ślady niedźwiedzia są. Ten mój takie ślady robi, słuchaj. Ale jestem kozak. No dobra, to się wykąpaliśmy, żeby pić. Ale zobacz, nawet to wodę oblewa, a w bucie ciepło, nie? W ogóle nie czuć tych chłodu. Zajebiste są te buty. Trochę nawet bym powiedział, że za ciepłe na tą porę roku w tej chwili. No właśnie, jakie spokojne jezioro. Znaczy może, ale jakie jezioro. Dobra, idziemy na Chlańsko. Zaraz muszę odpocząć, noga mnie boli. Zaraz słońce będzie zachodzić. I tutaj wiesz, jak latem nawet przyjedziesz, no, to tu jest pusta plaża. Praktycznie, no bo to tylko co tu są ci ludzie, wejdą na plażę. Dotarli mi na miejsce spoczynku. O Jezu, jak mnie noga boli. No, pokażę się na łazienkę. Korepetytorkę. Patrz, latają tu i latają cały czas. Chcą nas namierzyć, kurde. I tak sobie siedzimy. Tutaj sobie ognisko rozpalimy dzisiaj. O, będzie bardzo fajnie. Jutro przejdziemy sobie po zabudowaniach. Będziemy kręcić urbex w bazie wojskowej. To, jak to jest? Baza rakietowa, tak? Jak to było? Baza obrony przeciwrakietowej. Nie. Nie. Rakietowa obrona przeciwlotnicza. No o właśnie, rakietowa obrona przeciwlotnicza. Coś takiego. Może ktoś tutaj służył albo coś, bo tam czasami w komentarzach mi ludzie piszą, że a tutaj jeździłem, a tu służyłem. No. Także może ktoś tutaj służył. O, wszystko jestem taki styrany, że ja pierdzielę. Ostra dosyć, nie? No, fajnie się pnie. Ale flex byłby lepszy. Tak jest, następnym razem będzie flex. Gdzie jedziemy następnym razem? Nie wiem. A kiedy będzie następny raz? Ja za dwa tygodnie jadę, ja co dwa tygodnie jeżdżę. Zmiana planów, tam mieliśmy palić ognisko, a będziemy palić gdzieś tu. Jeszcze nie wiem gdzie. W razie czego można dieslem podlać. Ja mam rozpałkę. Aha, no to dobrze. Kurwa, z kim ty gadasz? Z kamerą. Aha. Słońce chyli się ku zachodowi i koniec dnia. Rychle zapowiada ciemność. Ty, a jakoś niedługo będzie zaćmienie słońca. Będzie może sobie przez maskę spowalniczą zobaczyć. Prawie w połowie ma być zasłonięta. Dupa! Dupa, dupa, dupa. Suche by się przydało, których nie mamy. No przecież zobacz, jak to się jara. Teraz nie ma dymu. Nie ma dymu. Proszę bardzo, jak nam się ognisko rozpaliło ładnie. Kurde. Mamy piękne obozowisko. Luks jest. Prawdaż? Chodź tu tak jak ja jestem. No idę. Patrz tam gdzie świecę, widzisz te oczy? O, już znikły. Tak, jakieś zwierzę. No, jakieś zwierzę. Jakiś wilkoła. Jesteśmy obserwowani, kurde. Jakieś zwierzę. No, jakieś ale nie zwierzę. Podejdzie do nas. Nie, no co ty. Nie ma szans. To lis pewno był. Pięknie, żeś to dołożył. Kurde. No wiem. Ty drzewo nam się kończy, to mówi, że nam to starczy. Zaraz się to wszystko skończy. To zaraz... Drzewo zetniemy. I teraz tak, żeby nie było, chciałem iść robić nocny urbex z tym oto tutaj po tych budynkach z opuszczonej bazy, to cykor boi się, nie chce iść. A ja sam się nie pójdę, bo jest nudno. Po tych budynkach. Ale nie w nocy, cwaniaku, nie w nocy. No. Taki nocny urbex jest najlepszy. Jeszcze taką muzykę damy, wiesz, grozy i będzie fajnie. Później będziesz, Jarek, gdzie jesteś? No gdzie jesteś, odezwij się! A, biją! To jest stolik, kurde, tam piwko, kurde, i delicje szampańskie. To jest luks. Nie, to nie są delicje szampańskie. To jest podróba jakaś tańsza chyba, nie? Ostatni. To już ostatni, tak jest. Patrzcie na to, co będę pił. Ten mnie wyśmiewa, kurde. Ten alkoholik, tylko bosman jakiś pije, gówno jakieś. Dobra, ja piję normalne piwa. Sor Pina Colada. To jest Pina Colada. Jest to piwo z... Gdzie to jest? Piwo jasno niefiltrowane z dodatkiem ananasa, kokosa i pire z moreli.
To może być ciekawe doznanie. Erotyczne. Kurde, zobacz jak ja wyglądam, jak jakiś śmieciarz. Czarna puszka. Zbieramy. Jutro się zdziwimy, jak wyglądamy. Jak wygląda. Żółciutki jak szczynki. Dobra, pijemy piwo. Ale zajebiste. Chcę spróbować. Jakbyś pił lemoniadę, a to ma normalnie wartość piwa. Ale wiesz, pod względem alkoholu. Nie, no dobre. No, kurwa, no dobre. Jakbyś jakiś napój pił, gazowany. Ale zajebioza. To będę kupował. Takie coś. Tak to wygląda. Czekaj, czy dobrze widzieli. O. Jest godzina, która? 20:26. Pół do dziewiątej. Ognisko ciągle płonie, to znaczy, że dobrze jest. Ja nie wiem, czy my takie łasy zjemy, mi się w ogóle nie chce jeść. No to nie będziemy jedli, no trudno, no co musimy? Nie. O. Trzeba robić to, na co ma się ochotę, a nie co trzeba zrobić. Jak wygląda alkoholik? Ile już wypiłeś? Drugie chyba jeszcze. Jest godzina 22. Wszystko jest mokre. Tylko nie przy ognisku. Co? Przy ognisku. No tylko nie przy ognisku jest mokre. Przy ognisku jest tak, ale mokre. Auta, nie? O. No to auto. Nie, ale jest tak o. Dzisiaj jest trochę chłodnie. Tu najbardziej widać od tej strony. To jest strona zachodnia. Piecyk chodzi. W aucie mam teraz 11 stopni. Widać, widać. 11 jest. Niech się nagrzewa. No to panie i panewki, mamy godzinę. Czesną, bo godzinę 20. Pies mi pogryzł na ekran, nie widzę. 23, idziemy spać. Znaczy jeszcze coś pooglądam, ale generalnie chce nam się spać. Parę piwek wypitych. No dzisiaj. Dzisiejszy vanlife, jak i poprzedni, też nie był taki efektowny, jeżeli chodzi. O Jezus, coś mi tu spadło. Jeżeli chodzi o gotowanie, no ale następne będą już lepsze. Mam nadzieję, dzisiaj byliśmy na tej rybce w Mielnie. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Bardzo dobra. Nie fajna. No idziemy spać. Zobaczymy, co jutro się zadzieje. Może pojadę sobie na jakiś rower. Mamy na dworzu 12 stopni. W samochodzie mam 16 w tej chwili. Ogrzewanko sobie nastawiłem na 2 herce, żeby podgrzać atmosferę, bo no, dzisiaj jakoś tak chłodnie jest na dworze, jak widzieliście. Mokry samochód z zewnątrz, no, huch, tak jakby ktoś fajkę palił. No zimno, zimnie jest. Ciekawe, jak mój kolega w nocy będzie tam spał, no zobaczymy. Pewnie przeżyje, nie będzie tak źle, pod kołdrą jest zawsze ciepło. No, ale chyba to lepiej. Dobra, trzymajcie się, do jutra. Idę sobie poglądać coś jeszcze i idę spać. Widzimy się rano. Siema z rana, witam was bardzo serdecznie. Ale dzisiaj się pospało. Jest w pół do dziewiątej, 14 stopni, także ciepło. Trzeba zrobić jakąś kawkę. Słonko widzicie, o, ładnie wstaje. Zrobimy kawulca i pójdziemy zwiedzać. Miejsce jest bardzo fajne. Jakby ktoś był w pobliżu, jest to stara, opuszczona baza wojskowa w Unieściu. Tak to można znaleźć, w Google Maps nawet. Ale dam wam też namiary, jak zwykle w opisie filmu. Słuchajcie, w nocy było tak ciepło, że około trzeciej chyba, no tak trzecia w nocy była. Miałem w busie 21 stopni, no nie dało się spać. Więc musiałem wyłączyć ogrzewanie i już wtedy spało się, nie było lepiej, tylko tak długo spałem. Było po prostu za gorąco. Wieczorem spadła temperatura do 11 stopni, a później, tak właśnie o trzeciej już było 14 prawie, nie? Także temperaturka wzrosła. No dobra, trzeba zrobić jakąś kawę. Potem idziemy pozwiedzać zabudowania. O, i luks, jest higiena, jest fajnie. Taki piękny chlebek. Chleb orkiszowy. Może być. Do tego zupka, wieczerek.
Kurde, tam materacy nie złożyłem, wszystko świnie zaraz. Dobra, pomidorek. Pręście. Nie, zaraz, bo robię operację, nie widzisz? Dziękuję. Czysta, czysta. Oblizałem, czysta jest. Kurde, przydała mi się jeszcze cebulka, lubię, ale nie ma. Czekam na zupkę i śniadanko gotowe. Kurde, muszę większą deskę kupić sobie do wykrojenia, żeby właśnie móc robić sobie śniadanko, tak tutaj. No i dobra, śniadanie gotowe. Smacznego. Życzcie mi. Życzę i wam, jak jecie. Lubię takie śniadanie. Kanapeczki, do tego zupka fińska. Na wyjazdach oczywiście. To jest pierwszorzędne danie. Idziemy zwiedzać. No, proszę bardzo. To jest polscy przedsiębiorcy. Bo to, na pewno, prywatne, nie tego. Ty, ale są fajne rzeczy. Co to jest? To jest, patrz. To by się przydało, ssak. Często, gęsto potrzebne jest takie coś. No tu masz więcej. Ty, no przecież ten zbiornik jest cały nowy. Zobacz. On jest nowy, zobacz, po tych latach. Ale takie coś wziąć i sobie przerobić do kampera do zbiornik wody. Patrz, łamane, widzisz tu? Nie? No. Wyżej. Zbieżarki. Tu ogrzewanie chyba. To? Tu ogrzewanie, kotłownia chyba tu była. Dziura w ścianie jest? Nie, nie przechodzimy przez ścianę, bo to jest nie fair, powinniśmy być normalni. Mówisz, że kotłownia? No, co? No tak mi się wydaje, zobacz ile tu rurek wchodzi. No tutaj musiał być piec. No to koniec jest, więcej nie przejdziemy. No bo z drugiej strony trzeba wejść. No, no, no. Ale tam zajebane z batem. No. Ach, pięknie, pozbyć się śmieci i walić komuś. Nie rozumiem takich ludzi bez kitu. Jak ktoś by potrzebował zbiorniki, to niech sobie przyjedzie tutaj i sobie weźmie. Pewnie kiedyś było piękne, zadbane. Żołnierze tutaj dbali, trawę malowali na zielono. Oczywiście. Tu była dyżurka na pewno. Chyba tak. Tu podejrzewam klopek. Tym bardziej, że są rury wyżarte. Tutaj jakaś łazienka musiała być, bo pewnie też rury. O, tu jest to przejście. Łazienka była. Wynowa również. Tylko to oryginalne. No pewnie złomarze wszystko, nawet to powycinali. No. Wszystkie pomieszczenia takie same. Myślę, że to był budynek taki jakby koszarowy? Czy administracyjny znaczy? Jezu, nawet drzewko rośnie tutaj. Co? Drzewo rośnie w pokoju na środku. Tu był klopek. To był chyba sam kibel. Może być. Nawet kafelki zostały. O, ten większy. To pokój dwuosobowy. A jaki mieli widok? Widok na drogę. I płot z drutami.
O! Lastriko. Fajne graffiti, punkowi zrobię zdjęcie. Ty, lastriko oryginalne widziałeś? No. Baza rakietowa powstała, zdaje się, w 75, została utworzona. Taki parapet. A została rozwiązana w roku, 90. Dobrze mówię? Co? Ona została utworzona w 75 czy 3? Tak, w 75 do 90 chyba 3. Na 93? Nie, 73 do 95. A nie do 90? 17 lat mówiliśmy. A to nie wiem. Jakoś tak, no mniej więcej coś takiego. Sobie wygoogluję. Wygooglujcie sobie. Baza przeciwlotnicza rakietowa, tak? W Unieściu. Coś takiego. Fajne zdjęcia są. Jakie rakiety tu stacjonowały. Można sobie googlnąć. No i to wszystko tutaj. To mi się podoba. To właśnie takie są ślady historii. Oryginalne rzeczy. Tutaj nawet ja piernicę. Takie płytki PCV miałem u siebie na chacie. Oryginalnie jeszcze leżą. Teraz są oderwę. Nie wolno na urbex się niszczyć. Uważaj się, jest pie... Tu pewnie tu były koszary. Tu wejście na górę, a tu na dole administracja. Może. A tu tak jakby osobno jest. Może, nie wiem. Idziemy z drugiej męki. Zaraz Marcel oceni, co to było. Na wejściu wita nas tradycyjnie lastriko. Tu na prawo. Co tu mogło być? Zwykły pokój jakiś. No ale ta rura to jest jakby na rurę. Chyba, może że na grzejniki. Tu, no, może tu rury od ogrzewania były. A co tutaj fajnego zobaczyłeś? Gdzie? No mówiłeś, że coś... Aha. Bardzo duże. To tu jakieś kafelki? Pan na podłodze, człowieku. No. Co tu się dzieje, no? Ty też. To chyba było coś... Jakby kuchnia albo coś miło, bo takie kafelki w pokoju nie bardzo. Tu znowu prysznice i umywalka. Ewidentnie, jak moim zdaniem, to była część administracyjna. Bo to mi tam bardziej wyglądało na koszary, co widziałeś u góry. Wspólny kibel jeden, łazienka osobna i pokoje. Nie? A tutaj masz, kurde, full wypas. Kibelek tutaj był. Właśnie, żeby to był kibelek, raczej umywalka. Tu! Umywalka. A nie, umywalka, masz rację. A ta półka? Umywalka, masz rację. A tu był prysznic, a kibelek stał na bank tutaj. Nie, zobacz, masz po tym rurę. Na co? Dwa. Przecież kiedyś stosowało się górnospłuki. Czekaj. Nie, tamtędy to wychodziło. Nawet rury powyrywali. Słyszysz? Kiedyś stosowało się górnospłuki, a tutaj patrz, zawieszka. Na coś, na chyba ręczniki. No. Jest, zostało. Tu raczej był kibel, zobacz, pomoc. Aha, a możliwe. I osobne wejście. Znaczy, tak, i tu masz. Zapewne tu drzwi nie było, tylko kotara. No. Masz rację. A tu był prysznic. Tak. Może być. Tak, bo ta rurka trwa, tak. Tu był prysznic, a kibel był tu. Patrz, oryginalne na żarówkę. Oprawka. Ale jaki duży gwint, zobacz. Jakiś to nie jest jakiś nietypowe. Na zwykłą żarówkę nie jest. Oni mieli niezwykłe kiedyś, wojskowe. A to co było? A to było jakieś pomieszczenie specjalne, bo jest dziura na wentylator. Może będę miał to szczęście i ktoś z widzów wie, co to było i słowo, że to służył. Może być. Co tam było? Była rozdzielnia elektryczna. To tam też żeśmy mijali w górze. To było jeszcze. Jakie porcelanki. O. Fajowskie. A dotknij z językiem. Już dotknąłem. Pewnie jeszcze nie ukradli tych kabli, nie wyrwali. Myślałem, że to elektryka, to butelki. Teraz idziemy gdzieś tam. To jest jakoś z drugiej strony. Jesteśmy przy takiej strażnicy, szukamy wejścia. Może od tyłu. Oj, to zobacz jak to zarośnie. To tam nie wejdziemy. To idziemy do garaży zobaczyć. Ty, nawet latarnie stare stoją. Ja pierniczę ekstra. Ale zajebioza. Zawsze się w takich boję, żeby się na łeb nie spierdzić.
I to, szczególnie takie, nie? No. To też wygląda w miarę porządnie. Tutaj jest w ogóle pisane. Zresztą jak patrzę na takie coś, tak wyobrażam sobie, jak wpada w takie gówno. Płytkie, myślałem, że głębsze. Patrz, dwie latarnie stoją, oryginalne, stare. Aha. Dobra. Drzewa wycięte. Tu zobaczcie, taka dziwna konstrukcja. Są cztery słupy. Cztery są zakrzyżowane do środka, tak jakby to było ogrodzone płotem, drutem. W ogóle tutaj jakieś stopnie są. Tak mi się wydaje, że stopnie. Ciekawe, co to było. Może tu stały rakiety ogrodzone bez sensu. Co ty gadasz? Możliwe. Idziemy dalej. To było sektor drugi. To już było dla, wiesz, dla VIP-u wejście. No. Patrz, jakie tu piękne dopalenia suche. No. Tam, jak nie ma drogi? Piękna droga w prawo idzie, a tym drogi nie ma. A tam nasze fury, mogliśmy tędy iść. No dlatego ja chciałem iść tędy, a mówiłeś, że nie. Twój pasacier to jak taka beza, z daleka ją widać. Jesteśmy w sektorze trzecim. O, widziałeś? Aha, no to z tego budynku nie widziałem. Garaż następny. Zamurowane ściany. Jest kanał? No nie ma. Tutaj stała wyrzutnia rakiet mobilna. Nic nie ma, zwykły budynek. Idźmy dalej. Fajne miejsce na biwak, ale tu nie ma budynku żadnego. No to nie miało być budynku, tylko właśnie mówiłem, że są płyty w lesie. Ciekawe po co? Może to tutaj stacja stało, tak wiesz, osłonięte przez drzewa. Nie mam pojęcia. Na twardym gruncie. Tu fajnie można by sobie biwak zrobić na tym betonie. Zajebiście. No po piachu byś nie musiał łazić. No. Świetne, tajne miejsce. Ciekawe, co to są za postumenty. No. Do czego służyły. Można by tutaj podriftować. Czyli to był plac. Może jakiś tam, może tu stały jakieś. Tam jest jakaś droga do tego. Czekaj, bo tam jest chyba następny budynek. Tu też pozostałość po lampie. To była jedna lampa. Tam druga. To nie wiem, co to jest. Dobra, idziemy dalej szukać. To trzeba wejść tam. Ale to fajnie wygląda. Patrzcie, jakie schody. One musiały do czegoś prowadzić. O! Tu jest zejście w dół. Ja pierdolę tam wody. Chodź, zobacz. Pewnie tu więcej jest poukrywanych. Ludzie będą pisać, że tutaj nie byłem, tam nie byłem, tu jeszcze coś fajnego. To się przyjedzie raz jeszcze. Czemu mówisz, że są dwa budynki, ja widzę jeden? Tu, widzisz? Nie. No to... Aha, jest. Wyjdziesz, o, tu jest ścieżka do tego budynku. Zaraz tam pójdę. A na to wlukniemy tu. A tu chyba garaż... Z dwóch stron ma wyjazd i wyjazd. Tutaj to klasyczny garaż chyba, nie? No. Pewnie. Ty, to oryginalne chyba malowanie. Tak. Tak, to było twoje. Wiem, że kładam jedzie. To wygląda jak warsztaty, oła, jakieś. Ale nie, no warsztaty to raczej tam, gdzie ten był, gdzie kanał, nie? No. A tutaj raczej taki garaż. Ja idę tutaj, czekaj, do tego budynku tam zobaczyć. To jakaś strażnica jest. Tajny budynek w krzakach. A tam. Się kurwa po lesie naładziłem wczoraj. Nie, tutaj już jest luz, zobacz. Tu już jest luz, chodź, tylko kawałek się musi... Możesz się zgiąć. Nie, nie boję się, ale możesz się zgiąć. Ale gdzie tu jest wejście? To w ogóle wejścia nie ma z tej strony, jaki bezsens. To
No. O. Czemu tu wejście? No to musiało być z tej strony wejście jakoś wcześniej. Co? No właśnie widzę. Chyba taki sam układ pomieszczeń jest. To jest ciemno jak w dupie, tu chyba był klopek. Zaraz włączymy. Włączymy lampę. Nie ma tam papieru gdzieś tam tego? Nie, ale są szmaty. O, jak to wygląda? Tu jakaś. Tu była dyżurka na pewno, zobacz. Tu jakieś mini okienko tutaj. Tu. Dziwne. No. Dzień dobry. Dobry. Można z kibla skorzystać? Ale to wejście musiało być z tej strony, bo tu jest ganek. Więc to musiało się wędrować tędy, ale tutaj nic nie ma. Tu w ogóle jakieś okopy są dookoła, ty. Tu jakie bydle stoi. Tu jest konkretny ten. Ty, zobacz jakie napisy. No wiem, przecież powiedziałem. To są stare te napisy, czy to kto robili? Nie, to stare. Bałek to sprzęt po samo wysokich wyników pracy bojowej. Ja cię pierdykam. Pracy zgodnie z przepisami. BHP. Czyli tu były warsztaty jakieś też. Palenie surowo wzbronione. Ale to mi się podoba. Kurde, żeby ktoś mi chciał coś takiego dać, ja bym sobie przystosował na chatę. Ładny. A co tam u góry jest, tym ciekaw. Trzeba by tu po tych chaszczach wejść. To chyba jakiś. To chyba był śmietnik. No i się okazało, że jednak można na górę się wpierdzielić. Tu kładami chyba jeżdżą. Drzewo rośnie na budynku. Ty, ale to jest zajebiście tak ukryte, nie? No. Dobra, kończę, ze sobą skoczę stąd. No jakby się tu ktoś spierdolił, to... Połamałby się jak nic. Ale helikopterem byś się przeleciał. Opa, no. Jakby cię zabierali do szpitala. Pamiętasz, co w podstawówce się robiło? Nie. Nie? No wyciągało się te nasiona komuś za koszulę i kurwa... Aha, no bo to swędziało, kurwa. Spodnie... Chcesz? Nie. No przypomnisz sobie podstawówkę. Pewnie się człowiek brektał, kurde, po cichu, jak ten się czochrał cały czas. A to co, to słupy granica państwa, czy to? Takie jakieś dziwne? Ty, a te malowania to chyba były później zrobione. Ta, bo to nie wierzę w to. Małolaty. Bo jak prościutko, jak pod sznurek. A żaden się nie wychyla w bok. A, no. Tutaj z tej strony też. Ja cię pierdykam, faktycznie. Tu i z tej. Jakieś śmieszne grzyby. Ty, no. W zasadzie... No. To możemy sobie wrócić plażą. No tak, łatwiej będzie bliżej. No. Trzeba cię wchodzić znowu, Matko Boska. Bo jak tu fajnie widać teraz za dnia. Zobaczcie, jak jestem ubrany. 16 października jest dzisiaj, nie? Tak. Jest tak ciepło, że idę w koszulce. Fajnie. Ten cienias tylko idzie w bluzie, bo mu wiecznie zimno. Miętki się stałeś i tyle. Ale tu ładnie jest, Jesus Christ. No dzisiaj już nie ma takiego mocnego jeziora jak wczoraj. Lekko wzburzone jest. Kurde, ludziki. Ludziki, ale jest ciepło, zobaczcie, no pod słońce jestem co prawda. Wszyscy kurde w kurtkach chodzą tam, zobaczcie. Nie to, że jestem hardkorem, ale mi jest po prostu ciepło. Ja jakiś dziwny jestem, mi jest naprawdę ciepło. Nawet nie mam gęsiej skórki, kurde. Chyba czas jednak na grubą dietę, bo mam za dużo tłuszczu. Jebać dietę, wyrosłem z tego. Ale jest zajebiście. Teraz w plecy tak grzeje słońce. Jest po prostu luks. A zaraz siadam na maszynę, jadę do Dąbkowic. Dąbkowice? Jakoś tak. Zobaczę, jak tam wygląda plaża. Zawsze tam chciałem pojechać. Tutaj coś jest napisane, ty. Co to jest? 5. Ty, a tu jakaś rurka idzie. No właśnie tutaj też jest rurka. Wygląda jak tych w hipermarketach, to są te bomby, co oni puszczają z pieniędzmi, z kas. Jak to się nazywa, nie wiem. Zobaczcie. Wróciłem do auta, maszyna gotowa. Będę jechał sobie stąd do Dąbkowic. To jest 12 km stąd. Ale to już zobaczycie w innym odcinku, bo ten odcinek był za długi, więc zapraszam was serdecznie na ten odcinek z tej wycieczki do Dąbkowic. A naszego van life'a będziemy już kończyć. Ten tam buty przebiera.
Majtki też ściągasz? Już ściągnąłem. No, pogoda jest zajebista na rower, także zaraz jadę. Opuszczam tego oto tutaj kolegę, który już płacze. Cały czas ten napinacz coś źle działa. No jakby jeszcze musiał być posunięty w tamtą stronę. Mogę go jeszcze troszeczkę przestawić, może będzie lepiej, ale wątpię. W każdym razie będę zmieniał chyba z powrotem na przerzutki, ale bez manetki. Ale to nie jest temat na ten odcinek. Kolega mój już pojechał. Ja właśnie wróciłem z nieudanej wycieczki do Dąbkowic. Nieudane z tego względu, że nie dało się od strony Łaz blisko przy morzu dojechać. Tam trzeba dookoła te całe jezioro objeżdżać. No nie chciało mi się już, wybaczcie. Że wybaczcie. I tak to nie jest w tym odcinku. Mniejsza o to, ale pojeździłem trochę po Łazach sobie tam. Znam troszeczkę miejscówkę, jak będzie trzeba wyjechać, to już będę wiedział. Kurczę, czapki nie wziąłem, znowu mnie kurczę oczy. I znowu mnie kurczę razi w oczy, nic nie widzę. Był mały problemik z rowerem, ale to zobaczycie sobie w tym odcinku właśnie o tych nieudanej wyjazdu do Dąbkowic. A ja już będę kończył ten van life. Powiem wam, że miejscówka bardzo fajna. Polecam każdemu, jeżeli ktoś chce przyjechać sobie na dziko. Jest to, jeszcze raz przypomnę, jest to opuszczona baza rakietowa, przeciwlotnicza. Unieście. Dokładnie, Unieście. Znajdziecie to bez problemu na Google Maps. Jest to zaraz za Mielnem. Bardzo fajna miejscóweczka, polecam. Dobra, będziemy kończyć ten odcinek, by nie przedłużać. Widzimy się w kolejnych wyprawach. Już za 2 tygodnie znowu gdzieś jadę. Także śledźcie mój kanał, jeżeli was to ciekawi. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!